Hej, podejrzewam, że macie mało czasu, a egzamin już blisko, dlatego postaram się tutaj Wam to wytłumaczyć jak najszybciej potrafię, ale też tak zrozumiale. Gdyby mi się nie udało, albo gdyby mi się udało, piszcie koniecznie w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy te filmy są dla Was pomocne. Popatrzcie, mamy teraz kolejny przykład i ja już nie wypisuję Wam wzorków, ale w opisie znajdziecie link z wzorami PDF do druku. I teraz tak, popatrzcie, mamy 1 przez x i ja mam taki zeszyt, Was też proszę, żebyście sobie taki zeszyt założyli i notowali to, co ja tutaj piszę. Jeżeli mamy 1 przez x, tak, mamy logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x plus c. I Wy to musicie wiedzieć, dobra? No to co my tutaj robimy? Zamiast tego od razu piszemy logarytm naturalny z wartość bezwzględna z x. Czyli tak, widzicie taką część? Mamy logarytm naturalny wartość bezwzględna z x. Teraz 3x, no to z jakiego wzoru wtedy korzystacie? O, z tego. Popatrzcie, z tego wzorku, ok? No to mamy tak, dodać 3. Tutaj mamy ten wzór, tu mamy 1, więc będzie 1 przez 1 plus 1, x do potęgi 1 plus 1 plus c. No to mamy. Karta wzorów jest super ważna, dopiero potem nauczycie się tych wzorków na pamięć. Notowanie też jest super ważne, tylko w ten sposób nauczycie się tego bardzo szybko. No to co? Ten przykład jest bardzo podobny. Klikacie pauzę, w zeszycie próbujecie go zrobić sami i dopiero potem ze mną sprawdzacie, czy dobrze Wam wyszło. To jest najefektywniejszy sposób nauki. Dobra, zrobiliście sami, sprawdzamy. Czy całkę już piszemy? Nie piszemy, tak? Już pomijamy. No to popatrzcie, x do potęgi minus pierwszej to jest to samo co 1 przez x, tak? X do potęgi minus pierwszej to jest dokładnie to samo co 1 przez x, więc od razu piszemy logarytm naturalny, tutaj wartość bezwzględna z x. Plus 2 przepisujemy i teraz tutaj mamy dwójkę, tak? To jest razy 1 przez 2 plus 1, tak? Z którego wzoru? Tutaj, z tego wzoru, x do n tej, mamy 1 przez n plus 1, x do potęgi n plus 1. No to tutaj mamy 2, więc będzie 2 plus 1 plus c. 2, tutaj 1 trzecia, czyli mamy 2 trzecie, x do potęgi trzeciej plus c. Dobra, to teraz następny. I tak Wam się, kurczę, myślicie w głowie, a jaki by to wzór był, nie? No to macie ten PDF pobrany, szukacie tego wzoru i ja go Wam też tutaj pokażę. Popatrzcie, mamy ten wzór, dobra? No to słuchajcie, mamy tak, mamy w tym wzorze jak logarytm naturalny, widzicie? Logarytm naturalny, x plus a, czyli to, co stoi pod spodem, czyli u nas będzie x minus 6 plus c, dobra? Czyli zobaczcie na ten wzór. Tak? Mamy. To następne przykłady. Teraz zobaczcie, takie z ułamkami. I my sobie to możemy rozłożyć na dwa osobne ułamki. Tak? Czyli pierwszy przykład patrzycie, jak ja robię, EF będziecie rozwiązywać sami. Mamy tutaj całkę, otwieramy nawias. Mamy x do trzeciej przez x do czwartej dodać x do siódmej przez x do czwartej. Dobra? I co nam się teraz stanie? Całkę przepiszemy. X do trzeciej przez x do czwartej będzie 1 przez x, a tutaj mamy x do potęgi trzeciej. No i co? Już Wam się otwiera czerwona lampka. Aha, 1 przez x, jak ja miałem 1 przez x, to ja miałem ten wzór. Dobra, x do trzeciej, aha, no to już Wam się otwiera szufladka w głowie, x do n, 1 przez n plus 1, x do n plus 1. Czyli mamy tak, 1 przez 3 plus 1, x do potęgi 3 plus 1 plus c. Dobra, no to mamy. No to co, zatrzymujecie, próbujcie zrobić e sami i dopiero potem sprawdzajcie ze mną, tylko to ma sens. Tak, tylko to ma sens, jeżeli próbujecie też zrobić sami. Dobra, no to spróbowaliście, macie zrobione i teraz tylko ze mną sprawdzacie, ja szybciutko robię. Możecie też w komentarzu napisać, z której uczelni jesteście, bo jestem bardzo ciekawa.
No to tak, 3x kwadrat przez x mamy 3x, 2x przez x mamy plus 2. No to dobra, tu stoi niewidoczny 1 i już Wam się przypomina, aha, to będzie ten wzór. Czyli mamy tak 3 razy 1 przez 1 plus 1, x do potęgi 1 plus 1, a tutaj Wam się przypomina, aha, no to przecież to jest to, nie? Także miejcie ten zeszyt gdzieś tam z boku zawsze, jak robicie przykłady. Czyli mamy 3 drugie x do drugiej plus 2x plus c. Jest ok. No to kolejny. Zatrzymujecie, próbujecie sami. Dobra. No to co? Zapisujemy sobie. Mamy tak. 2x do czwartej przez x minus 3x przez x po dx. Przepisujemy. 2x do czwartej przez x to będzie 2x do trzeciej, a tutaj minus 3. No to już. To jest ten wzór. Tak? Oczywiście, że to jest ten. Wy sobie też u siebie w zeszycie patrzycie. Czyli 2 przepisujemy, 1 przez 3 plus 1, x do potęgi 3 plus 1. No a tu już od razu Wam się przypomina, aha, no przecież to będzie to. I słuchajcie, ja nie gadam głupio z tym zeszytem. Miałam wielu uczniów indywidualnych, dalej na korki indywidualne przyjmuję. I ci uczniowie, którzy naprawdę notują, rozwiązują przykłady, potem mówią mi, że to ma sens, że o wiele szybciej się przygotowali. Dobra? Piszcie w komentarzach, czy Wam też pomogło. Zapraszam Was też na app.matematykagryzie.pl. Tam znajdziecie mój pełny kurs krok po kroku od zera. Jeszcze więcej przykładów.